Witam Was serdecznie we wtorek. Vlog planowany środa, czwartek, natomiast no, boks żyje, więc vlog też musi żyć. Zmiany i to duże w main evencie i nie tylko, zresztą na gali Premier Boxing Champions i Amazon Prime. Rozpoczynającej tą współpracę spróbujemy to błyskawicznie jakoś przemielić, wytłumaczyć, czy to ma sens, czy nie. Natomiast zaczynam od powitania na pokładzie dwójki moich kolegów, jednego 25 lat, drugiego nieco mniej, czyli profesor Janusz Pindera i Kacper Bartosiak z vlogiem pięściarskim. Witam na pokładzie, cieszę się, że udało się to zrobić, natomiast mam takie wrażenie, że jest coraz więcej dobrych vlogów, natomiast mniej pięściarzy, o których warto te vlogi robić. No ale tak jest, może podciągną się ci nasi do tego, co się dzieje na vlogach. Pół żartem, pół serio, witam Janusz i Kacper na pokładzie vlogowego boksu. Słuchajcie, zamknę to czymś od Tysona Fury. Chciałem powiedzieć czymś specjalnie dla Was nagranym, wtedy może nie specjalnie nagranym, 5 lat temu zobaczył mnie z kamerką Tyson Fury i chodź, nagrasz coś. No i nagrałem i na końcu to będzie. No, forma wtedy była. 5 lat temu to się może zaczniecie domyślać o jakim pojedynku Tysona Fury mówię, natomiast zaczniemy od tego Tysona Fury, czyli zaczniemy Tysonem Fury i skończymy Tysonem Fury. Wrzucono taką lekką sparring, to jest opisane, oczywiście, że to nie jest sparring, to jest takie trenowanie na pec, na rękawicz szybkościowe. Bardzo dobrze wygląda Tyson Fury, widzicie to gdzieś tam w tle. Muszę powiedzieć, że wyraźnie się przyłożył. Specjalnie dlatego, jak zobaczyłem to wideo dzisiaj rano, koledzy dosłali, to myślę, o, tak przypomina mi kogoś, kogo widziałem na ringu, czy widziałem przed ringiem i na ringu, i po ringu. Przypominam, jak to będzie w pobliżu tego, co było, no to Aleksander Usyk jest przed najtrudniejszą walką w swoim życiu. I tak podejrzewam sobie z tego, zdaję sprawę. Natomiast to przyzwoicie wygląda. Widać, że się przykłada. Nie widać jakiegoś, no brutalnie mówiąc, olewania, które było wyraźnie widać, ściem puszczania nam ciągle przed Ganu i paru innych walk. No, oby tak było, ponieważ no każdy z nas chce, słuchajcie, krótka piłka, każdy z nas chce zobaczyć najlepszego możliwego Usyka i najlepszego możliwego Tysona Fury 18 maja. To wiadomo, czyli to jest w naszym najlepszym interesie. Dobrze wyglądał. Natomiast słuchajcie, co się działo w ostatnich 48 godzinach w headquarters Premier Boxing Champions, właściwie dwa są, bo jedna jest w Nowym Jorku, drugie jest w Las Vegas. No to rzeczywiście się działo bardzo wiele, ponieważ kontuzja w niedzielę podczas sparingu rywala Tima Chu, czyli człowieka, o którym mówiło się, co ty w ogóle tutaj robisz, Keith Thurman, przecież ty jesteś od dawna na emeryturze, gdzieś tam podróżujesz po dalekich krajach, boks ciebie specjalnie nie interesuje. Natomiast kontuzja Thurmana, MRI potwierdziło to w poniedziałek rano, no i nie ma walki głównej. No tutaj poziom zaskoczenia jest zero, ponieważ jeżeli ktoś ciągle ma kontuzję, nie walczył 2 lata, no to można się spodziewać, że jak wróci do boksu, to te kontuzje się będą odnawiały. Natomiast błyskawiczna akcja i wskakuje Sebastian Fundora, który miał walczyć o tymczasowy tytuł WBC, właściwie nie o tymczasowy, o wakujący tytuł WBC z Serhii Bohaczukiem, którego karierę obserwuję od dawna. Byłem chyba, nie wiem, na kilku z pierwszych jego walk, później też już kiedy był już bardziej znanym zawodnikiem. Bardzo się cieszyłem na tą walkę. Natomiast postanowiono, że będzie to Sebastian Fundora. No i rozpętało się to, nie chcę używać takich określeń, które są w polskich mediach używane, jak chcą coś wybić, co na to nie zasługuje. Natomiast dyskusja, czy to bardziej Fundora zasługuje na to, żeby przejść do main eventu i walczyć z Timem Chu, czy zasługuje tenże Serhii Bohaczuk. Słuchajcie, krótka piłka, jak zawsze u mnie. Wyobrażacie sobie plakat w Stanach Zjednoczonych, który brzmi Main Event Premier Boxing Champions Las Vegas Chu kontra Bohaczuk? Bo ja nie. Prosta sprawa. Dwóch ludzi, którzy naprawdę nie są znani w Stanach Zjednoczonych po to, żeby sprzedać pay-per-view jako main event w ogóle. Zupełnie. To w ogóle było niemożliwe. To nie wchodziło przez jedną sekundę pod uwagę. Pomijam już fakt, że
Serhii Bohaczuk jest pięściarzem 360 Promotions Toma Lefflera, natomiast Sebastian Fundora jest zawodnikiem Premier Boxing Champions, czyli organizatora gali. Czyli tutaj już miało sens. Druga strona medalu to jest spojrzenie na to, czy Fundora zasługuje na main event, w którym będą dwie walki o tytuł, która będzie walką o dwa tytuły Mistrza Świata, bo wiadomo, że WBO się zgodziło, WBC również, czyli tak naprawdę to jest pojedynek o tytuł, dwa tytuły Mistrza Świata, natomiast Sebastian Fundora, czyli tak zwany Towering Inferno, ostatni raz walczył rok temu i został znokautowany. Został znokautowany przez Briana Mendoza, tego samego, który zastąpi Fundorę w walce z Serhii Bohaczukiem. No i tutaj się zaczynają pytania. Tutaj się zaczynają pytania, bo oczywiście można rozgryzać to pod kątem, w jaki sposób przygotuje się Team Chu na pięściarza o tym wzroście, czyli ponad 2 metry wzrostu, leworęczny. Zupełnie ktoś inny niż Keith Thurman, wyglądem, sposobem walczenia, wzrostem, doświadczeniem, wszystkim, w skrócie, wszystkim. I tutaj oczywiście chwała dla Teama Chu. Natomiast rzeczywiście zgadzam się z opinią między innymi Ludi Belli. Natomiast to nie jest odosobniona opinia, że nagradzanie kogoś walką o dwa tytuły Mistrza Świata, który ostatni raz był dosyć ciężko znokautowany, widzicie tą fotkę w 7 rundzie przez Briana Mendozę, tego samego Briana Mendozę, który przegrał już z Teamem Chu, przegrał po niezłej walce, natomiast nie ulgało żadnej wątpliwości, kto ten pojedynek wygra, to jest właściwe pytanie. To jest absolutnie właściwe pytanie. Do tego zwróćcie uwagę jeszcze, jak wyglądały kiedyś plakaty. Proszę bardzo, można powiedzieć, że ten Tim Thurman, i to jest prawda, że to jest człowiek już zapomniany, kiedyś super, w miarę się go dobrze oglądało, czy dobrze się go oglądało. Natomiast jak była walka Thurman kontra Chu, to tym pierwszym na plakacie, jak zresztą widzicie, był Thurman. Teraz, kiedy jest walka Chu kontra Fundora, Meksykanin, to się zmieniło, czyli przeskoczył na pierwsze miejsce Team Chu. I tak jak mówię, sprzedanie walki Team Chu kontra Bohaczyk byłoby niemożliwe. Po prostu krótka piłka, niemożliwe. Nikt by tego nie kupił. Ktoś powie, a co to obchodzi tych z PBC, przecież i tak dostają ciężką kasę od Prime'u. Po pierwsze, nie jest ta kasa aż taka ciężka. Po drugie, przypominam, że te zarobki, które są ze sprzedaży biletów i wszystkiego, co się dzieje na miejscu, idą prosto do kieszeni promotora. On się nie musi tym z nikim dzielić, więc to nie jest tak, że ktoś tam mówi, a odpuszczam te parę baniek, bo co tam parę baniek w jedną czy drugą. Proszę mi wierzyć, nawet promotorzy, którzy obracają setkami milionów dolarów, patrzą, czy można wydać ekstra 500 dolarów, czy nie. Taka jest rzeczywistość, zawsze była, a szczególnie w ostatnich latach. To, co się dzieje w tej chwili z patrzeniem na tak zwaną kasę, a nie wiem, czy warto wydać te 500, czy nie, to ja czegoś takiego nie pamiętam nigdy jeszcze. Natomiast takie są czasy, wszyscy chcą wziąć te pieniądze, póki jeszcze można je wziąć. Ja się cieszę z tego, nie wiem, czy polecę. Szczerze mówiąc, to jest, byłaby druga walka, na którą już wszystko miałem załatwione, natomiast nie wiem, czy polecę. Natomiast ponieważ można na to spojrzeć, tak jak powiedziałem przed chwilą, że zupełnie inny pięściarz dla Teama Chu, jaka to będzie ciekawa walka, natomiast nie mogę zapomnieć tego, że jak wyglądał ostatnio Fundora i fakt, że nie walczył przez rok. Rok temu ostatni raz Sebastian Fundora był na ringu. Do tego ja jestem wielkim fanem Bohaczuka, liczyłem na tą walkę z Fundorą, z Mendozą wcale nie musi być łatwiejsza. Nie wiem, jeszcze nie podjąłem tak zwanej wiążącej ostatecznej decyzji, do tego jeszcze to są święta natomiast to nie było i nie będzie decydującą rzeczą, czy się zdecydujemy na ten Amazon Prime, czy poczekamy może na coś, co się dzieje parę tygodni później. Oglądać warto, słuchajcie, sprawdzam w tej chwili na 100%, jak to będzie z oglądalnością Amazon Prime, skoro ta walka jest na Amazon Prime Pay Per View, co prawda, w Stanach Zjednoczonych, jak to wygląda z resztą świata, między innymi Polską, jak tylko będę wiedział na 100%, bo coś tam wiem, natomiast wolę wiedzieć na 100%, podając takie informacje, czy można coś oglądać, czy nie. I na zakończenie, specjalnie dla Was, tak jak powiedziałem, tego nie powiem, natomiast chyba specjalnie dla mnie, jestem w Los Angeles, pierwsza walka Tyson Fury kontra Deontay Wilder. Oczywiście nie wierzę zupełnie w Tysona Fury, bo ostatnią walkę, którą skoczył przedtem, to był, o ile się nie mylę, Pianeta i wyglądał tragicznie tam Tyson Fury. Chodzę z tą kamerą
i jestem przy tej kamerze, nie wiem, zaglądam, można czy nie, widzę, że tam jest Tyson Fury, on mówi, chodź, pokażę ci, że ja nie tylko walczę, ale też pięknie śpiewam. No i nagrałem tą piosenkę. Radził sobie rewelacyjnie, jak zresztą doskonale wiecie, oprócz boksu podejrzewam, że śpiewanie to jest przyjemność numer jeden dla Tysona Fury. Pozdrawiam was serdecznie. Do następnego. Sporo się dzieje, no bo w piątek zobaczymy noc przemocy NBA Promotions. Usłyszeliśmy też kolejnego zawodnika, który wystąpi na gali Masterna kontra Olivier. Okazuje się, że walki polsko-polskie jednak ma sens zrobić, natomiast to wszystko jeszcze będzie. Na razie zapraszam na popis piosenkarsko-muzyczny Tysona Fury. Trzymaneczko. Said about his widow bride, but something touched me deep inside. Go on, Tim. Put more on it. Go on, more on it. The music. All together now. Go on, boy. And they was fine. Bye, bye, Miss American Pie. Throw the Chevy to the levee, but the levee was dry. And good old boys are drinking whiskey and rye, singing this will be the day that I.